Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj nagrywam vloga, słuchajcie, i tak pomyślałam, że jak już się wyszykowałam i wszystko, to sobie usiądę i nagram wam ten kolejny film z lumpeksowymi zdobyczami, bo zima zaś się skończy, a tu mam jeszcze trochę swetrów, chcę wam pokazać. I tutaj niedaleko mnie pan myje taką myjką ciśnieniową schody, tam wiecie, asfalt, nie asfalt, co tam on ma. I nie wiem, czy nie będzie tego słychać. Jeżeli słychać, to przepraszam, ale mam nadzieję, że jakoś to uda nam się nagrać i tyle. Jest tego sporo. W ostatnim odcinku były kurtki, płaszcze i tym podobne, a tu teraz będą swetry takie zimowe, grubsze trochę i takie cienkie i golfy. No, nie wiem, nie liczyłam tego. Jeżeli coś tam by się kiedyś powtórzyło z tych takich starych filmów, to może, ale wiecie, może ze dwie rzeczy, nie za dużo. Także staram się, żeby to oddzielić. Także tak, jedziemy. Jedziemy z koksem. Pierwszy sweterek. Uwielbiam, zobaczcie, jakie fajne. Słońce bardzo świeci, nie wiem, ale mi się wydaje, że będzie dobrze widać. Żółty. Fajny. Coś tam wam przymierzę później na koniec. Z takim kołnierzykiem. Słuchajcie, on jest z FNF, czyli z Tesco. Rozmiar, widzicie, 8. I o, takie rękawy ma dosyć w sumie szerokie. Jest fajny, jest bardzo przyjemny. Kupiłam go za jakieś 4 euro, słuchajcie. Jest fajny, bo taki elegancki, taki fajny mój styl. Co tutaj było napisane? Słuchajcie, poliester, akry, poliamid i elastan, czyli z skład to w sumie ma niefajny, ale kształt, ten taki krój, wszystko to mi się bardzo podoba, no widzicie, ale dlatego go wzięłam, bo mi tak się podobał i wiecie, cena też nie jest duża i bardzo go lubię, taki fajny kolor jest bardzo, bardzo fajny na mnie i no, ale widzicie, skład to nie za bardzo. Kolejny sweter, taki i powiem wam tak, nosiłam te 3 razy, w ogóle widać, że nosiłam, bo patrzę, że jest brudny, nie wiem, czy to widać. Taki, wiecie, bardziej na co dzień. My ogólnie w rodzinie mamy żałoby jeszcze. Tyle, że ja no nie noszę tej żałoby i tak kupiłam sobie taki czarny, widzicie, tu z białym, myślę, będzie, może będę nosić, ale w Polsce, wiecie, inaczej, to w Polsce nosiłam czarne ubrania i tak na początku tu też nosiłam, ale tej żałoby się nosi w sercu. No i ten, słuchajcie, jest też z Tesco. Też sweterek z Tesco, FNF, nie wiem który rozmiar, widać jaki rozmiar, SK za 1 euro tylko był i dlatego sobie go wzięłam, on jakiegoś tam składu takiego to nie ma, pewnie jakiś, wiecie, poliester, jakry, bo to czuję, ale poliester, wiskoza i elastan. No ja nie lubię ogólnie czarnego, zobaczcie, w czerwonym jak fajnie wygląda, czerwony, żółty, zielony, brązy, beże, takie o, wiecie, to są moje kolory. A no, także on pójdzie, jeszcze może trochę zostawię, ale wątpię, żebym go nosiła, także o, 1 euro, kolejny sweterek, żółty, bardzo go lubię, ogólnie teraz już widzicie wiosna, to nie będę raczej nosić, niedługo zrobimy sobie w ogóle może zmianę szafy, bo mam takie letnie, czysto letnie ubrania pod łóżkiem, wiecie, a te swetry takie można by było, to będzie za niedługo schować. Savida. Savida to jest z Dunestorf, słuchajcie, tutaj w Irlandii. On ma jakiś skład taki ciekawy, bo on jest trochę gryzący. Także ja go noszę zawsze z długą bluzką pod spodem. To jest niby medium 40 rozmiar. Musztardowy się nazywa. Widzicie, ma 53 akry, 30 poliester, 8% mohair. I ten mohair chyba taki gryzący jest. Ale jest ciepły, muszę powiedzieć, że jest dosyć ciepły, może już z tym mochy, chociaż też jakiegoś składu, nie wiadomo jakiego nie ma i kosztował 4 euro. Kolejno mamy sweterek taki beżowy, taki ten beż taki szarawy trochę i tu mamy co napisane jest? Readapted knit? Dobrze mówię? No. Taki jakiś wyprasowany, bo to nie wprasowany, nie wiem jak to powiedzieć. I słuchajcie, Massimo Dutti. Proszę, za całe 1 euro, za całe 1 euro, a były za, zaraz jeszcze dwa inne pokażę, które wtedy też po euro kupiłam, ponieważ były bardzo zmychacone, był bardzo, bardzo zmychacony i ktoś oddał i wiecie, nie wiedział o tych maszynkach do golenia swetrów,
Ja go sobie ogoliłam i uważam, że fajnie wygląda. A on jest bardzo taki dobry skład, słuchajcie, bo bardzo taki mięsisty ten sweter jest, ta dzianina. Naprawdę i to... Nie powiem wam jakiego składu, bo ma wyciętą majtkę, ale na pewno to jest dobry skład, bo czuć tego, wiecie, czuć. Ma jeszcze tu trochę może takie, można by było jeszcze, ja go nosiłam, przegolić trochę, widzicie? Ma, ale był bardzo pomychacony, bo wiecie, moja mama ze mną akurat wtedy była u mnie i tak, wiecie, przesunęła po tych wieszakach. A mówię, poczekaj, co to jest? I więc nie się udało, ja jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, za 1 euro kupicie, chociaż nawet wiecie, przez nawet jakbyście to jeden sezon przynosili, to i tak i oddacie to z powrotem, to już, to jednak się opłaca, zawsze coś świeżego się chce, nie? Także ja myślę, że to nie ma co wydawać pieniędzy na... Czasami, zależy, wiecie, zainwestować coś można, ale nie, czasami muszę się przejść po tych, jak to mówią, szmateksach i coś znaleźć. To jest, słuchajcie, o, bardzo podobne, takie same w sumie sweter. Czekajcie, nie umiem złapać go, żeby tak ładnie wyglądał. Sweterek taki cienki, z Zary, o. I też kosztował mi 1 euro, zielony. Wiecie co? Jego od razu chyba ja też do prania muszę rzucić, bo nosiłam, ale nie wiem czy... I też, też był bardzo zmychacony ogólnie, o tutaj wiecie gdzie najczęściej się do tego i pewnie na rękawach, ale... O, zobaczcie. Za 1 euro, jest przyjemny właśnie skład, musi też mieć fajny. I też był wystawiony za 1 euro, bo wiecie, zmychacony, a ja kolarkę ostatnio kupiłam sobie nową jakiś czas temu, na Amazon zamawiałam. I nawet przyszła z wymiennymi ostrzami, chyba trzyma. Mogę dodać linka, jeżeli nie zapomnę, to dodam pod spodem. 83 wiskozy, 5 nylon i 2 elastan. Także spoko, nie? No, i kolor też jest super. I praktycznie taki sam, tylko inny kolor, ale ma inne guziki. Też z Zary. O, proszę bardzo. Też chyba skład taki nawet sam. To jest taka, taki beż, ale to taki inny beż, taki bardziej miodowy, bo widzicie, to mówiłam, ten to tak wygląda jakby szarawy, taki ten beż jest trochę inny, bardziej fiolet. To nawet powiedziałabym, że może ten beż to wcale nie jest taki najlepszy, ale ten jest bardzo fajny. I też przyjemniutki guziki, widzicie, ten ma chyba większy, tamten miał chyba więcej guzików i mniejsze. Jest super, słuchajcie. Też za 1 euro, też chyba pogoliłam. I teraz, tak. Sweter taki... seledynowy. Autograf SK Kaszmir. A, widzicie, nie było widać, tak? Piór Kaszmir. I jedynie co, on jest... Nie wiem, czy widać, on jest taki jakby troszkę może sprany, bo rękawy też ma takie 3/4 i kosztował... Chyba 6 euro kosztowało, no. Widzicie, to jest firma z Mark & Spencer, tutaj jest napisane. Nie wiem, czy będzie widać, może będzie widać. Mały, rozmiar US, nie? Co to jest? No, 100% kaszmir. Także nosiłam. Ciepły jest, wiecie, jako takie 3/4, nie wiem, czy to... Zapewne sprany, bo zazwyczaj wiecie co, te swetry jak znajdziecie gdzieś to z tej wełny, czy kaszmir, czy co tam jeszcze jest. To one często są sprane i tak się wahałam, ale mi się wezmę, nie mam takiego koloru, ale jest fajny i nosiłam. Dobrze. I moja ostatnia zdobycz z... Były, słuchajcie, zielone wystawione na Dzień Świętego Patryka i za 3 euro znalazłam. To jest taki półgolfik z tym United Colors of Benetton. Zobaczcie, on jest taki, no, półgolfik, jego się nie wywija jakby. Jest zielony i ma... takie zakończenie, widzicie, takie jakby cięte, ale nie szyte, nie? I tak samo tutaj na dole też ma, o. Takiego, nie ma takiego wykończenia zszytego, o, jakby, nie wiem jak to powiedzieć nawet, ale kolor jest fajny, wiadomo, widzieliście, dużo zielonego mam i jest to niby L-ka chyba, duży rozmiar, ale też dobrze pasuje na mnie i ja wkładam po prostu w spodnie. I mamy skład 35 poliami, 30 wiskoza, 30 wełna i 5 kaszmir. Coś jeszcze? Nie. Czyli spoko, spoko skład i też nosiłam go właśnie na ten dzień, w niedzielę, na Świętego Patryka. I no. I tyle, 3 euro. Nie wiem, czy powiedziałam, czy nie, ale 3 euro.
I mam tu kolejny sweterek z Dune Store. Czerwony, taki fajny, czerwień. To jest chyba SK. Takie cienki, co do skóry dobrze. Właśnie pod ten płaszcz musztardowy, co mam taki, to pasuje, bo są cienkie. Wiecie co? Nawet nawet zimą długi rękaw, taką bluzkę nałożyć z długim rękawem i to na wierzchu jest ciepło. 80% wiskozy i 20% nylonu, także skład też jest dosyć dobry. Ten jest akurat z Primarka, ale kolor, chciałam ten kolor, bo nie mam. I nie wiem, 3 albo 4 euro kosztował. Raczej nie po euro. I wiecie, po prostu go wywijam. I to no jest niestety z Primarka. Ja naprawdę staram się tych rzeczy nie kupować. Patrzę, to metka tylko, widzicie, się po ten. I jest, o, fajny. O, rudy. Także nie miałam takiego koloru. Myślę, a, dobra. Niech im będzie. Kolejne to też niedawno znalazłam. Też z Massimo Dutti, słuchajcie. I też za 1 euro. Mhm, tylko w innym. Tak. O, widzicie? Massimo Dutti. Ogólnie Massimo Dutti, widzicie. Ja jak widzę coś, o, Massimo Dutti, to wiem, że jest skład będzie dosyć dobry. Jest ten golfik. Jedyną jego mogą być taką wadą, może to zaleta, że jest dosyć przezroczysty, jest beżowy. Widzicie, ja mam je złożone w szafie, to one tak wyglądają trochę pognicione, ale wiecie, jak nałożycie, to nie są. I też metka jest wycięta, także nie powiem wam, co to, jaki skład, ale patrzyłam na tym, na stronie, próbowałam znaleźć, to tam był, że może być nawet coś tam z jedwabiem, także wiecie. Tylko jest cienki i nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, czy golf będę przymierzać, bo wiecie, make-up. W golf jak się ubierzecie, to rano musicie dopiero później się malować, także nie chcę ich wybrudzić, ale fajnie, 2 euro. Kolejny półgolfik, to też przypadkiem, słuchajcie, znalazłam. Chyba też 4 euro. Nie wiem, co to za firma, zobaczcie sami. Diamond ML, ale rozmiar jest dobry na mnie. Fajny, beżowy, jest idealne rękawy, ma długie, wiecie, w niektórych tych swetrach jak ktoś wyższy, to zawsze ten problem z tymi rękawami. 75 wiskoza, 20 modal i 5 elastan. Taka metka. Jakieś taka, nie wiem, co to za firma, ale to wydaje mi się, że to nie jest jakaś taka firma, wiecie, wielka, bo nawet po metkach widać, że to nie tego, ale jest przyjemny. Bardzo, bardzo lubię i w sumie ogólnie to nawet te półgolfy są lepsze, bo nie trzeba tego wywijać, tam się, wiecie, nie, wam się nie odwija, nie zawija, nie zakręca, także o, spoko. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Kolejny golfik z River Island, 10. O, nie wiem, metkę będzie widać. Te golfy może też, wiecie, do środka tak zawijać, to nawet jak coś tam trochę tutaj, czyli rozciągnięte, nie wiem, czy on jest rozciągnięty w sumie, może trochę. Jak do środka zawiniecie, to wiecie, nie widać nic tam, wam się nie... Nie wisi, nie tego. Taki prążkowany, 100% bawełny. O, taki kolor zielono-szary. Jakby. I zwykły golf, także. Za, o, nie wiem za ile. Nie pamiętam, ale też wiecie. Max do 4 euro. No i już ostatnia rzecz. Też jest golfik. Golfik. To jest kolor taki, wiecie co? To jest taki ciepły granat. O, ciepły granat. Jest on z Tesco. Mm. O, za ile może? Za 4 euro go kupiłam, nawet nie pamiętam, albo za 3. Widzicie? Z Tesco rozmiar niby 14 w ogóle, ale nie wiem, czy to ktoś go... Wiecie co, może w suszarce wysuszony, bo on jest trochę dosyć... Taki dla mnie trochę przykrótkie rękawy jednak. Wiecie, gdybym miała ze centymetr krótsze ręce, to by były idealne. O, też go albo do środka, albo na zewnątrz, zależy jak leży, ale też jest bardzo fajny kolor i ogólnie połączenie tego ciepłego granatu z tą czerwienią jest super, nie? Taka nadpomadka mocna, super. I on ma takie trochę większe prążki i tyle, co tu o nim mówić, nic więcej chyba nie ma co tu mówić. Powiem wam tylko jeszcze skład, mówię 14, ale ewentualnie ten to może pójść do siostry za jakiś czas, bo nie wiem, czy denerwują mnie czasami po prostu rękawy, jak są za krótkie w tych rzeczach. Takie, no niech będzie 3/4, ale już czasami po prostu podciągam, no ale wiecie, ponoszę i mogę się podzielić z kimś. 83 wiskoza i 17 nylon, także nie jest źle. O. Kochani, zostawcie subskrypcję,
i jedziemy z przymiarkami. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. No, to się namierzyłam, teraz mam tutaj całą kupę do składania, nie wiem czy widać, o, rzeczy, tam tak rzucałam. Dajcie mi znać, czy wy też lubicie chodzić po lumpeksach, bo ja lubię, wiecie, raz w tygodniu może gdzieś tak chodzę, ale wiecie, czasami warto przejrzeć się, można znaleźć coś fajnego właśnie, ten sweterek z Zary, bardzo je lubię, zielony to w ogóle, myślę, że jest super i nawet ten mi się też bardzo podoba, ostatni zakup. I tak, to, także dajcie mi znać, czy wy też chodzicie, co wy upatrzyliście, jakie są ceny, czy też są dobre ceny. W Polsce wiem, że trochę taniej nawet można niektóre rzeczy kupić. Chociaż nie, też tak za, bo jak za euro kupię, to w Polsce wiem, że w któryś dzień mama na przykład kiedyś jeździła, chodziła, to po 4 zł było, ale to wiecie, euro teraz praktycznie 4 zł, nie? 4,20 coś, 4,30. Także w sumie takie same ceny, a niekiedy można znaleźć fajne firmy. I tyle, no ja teraz to idę składać. Proszę was o subskrypcję, zostawcie lajka, subskrybujmy, to będzie, idziemy w tym roku, mam nadzieję, że dojdziemy do 1000, także zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i do następnego, a w następnym będą jakieś może letnie rzeczy, bo jeszcze przecież tego nie było. No, także mam trochę letnich rzeczy, białe jakieś dżinsy mam kupione z jakiś czas temu, także następny odcinek, ale to pewnie nie w przyszłym tygodniu, może wiecie, za 2-3 tygodnie. Zobaczymy. Także dzięki za oglądanie. Pa! Do następnego.